Słubickie Stowarzyszenie Po Prostu, pracownia rozwoju osobistego, oprócz różnego rodzaju terapii, konsultacji czy wspierania w nauce swoich podopiecznych, prowadzi również szerokie akcje informacyjno-edukacyjne. Tak właśnie było w minioną sobotę. Kolejny happening przygotowany przez Stowarzyszenie Po Prostu. Jesteśmy w piękny, słoneczny poranek sobotni, zaznaczam, gdzie przygotowany happening, ponieważ 26 marca jest dniem międzynarodowym, dniem chorych na epilepsję, potocznie zwaną padaczką. Całkiem niedawno, bo w poniedziałek spotykaliśmy się również w tym samym miejscu i mówiliśmy o chorobie zespole Downa. Dzisiaj jest to epilepsja. Tutaj na tych tablicach i na tych sznureczkach rozciągniętych są przygotowane karteczki z informacjami, których naprawdę warto zatrzymać się, zapoznać się, bo są tutaj, jest wiele ciekawostek na tych karteczkach. Ja dowiedziałem się choćby przed chwilą, że na całym świecie na padaczkę choruje około 50 milionów osób. Według źródeł Narodowego Funduszu Zdrowia osób chorych na epilepsję w Polsce jest około 300 tysięcy. Wśród naszych podopiecznych są osoby z epilepsją. Dlatego bardzo nam zależy na tym, żeby szerzyć wiedzę o tym. Myślę, że jest tak, że każdy z nas może spotkać w swoim życiu osobę, która akurat przechodzi atak padaczkowy. Dlatego ważne jest, żeby wiedzieć, co wtedy zrobić. Ważne jest, żeby wiedzieć w ogóle, czym jest epilepsja, skąd się bierze, jakie są źródła powstawania. Dlatego dzisiaj jesteśmy na Placu Przyjaźni. Są tutaj plakaty informacyjne, ulotki informacyjne. Można też wziąć woreczek lawendowy, przygotowany również przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. Chcemy, żeby dzisiejszy dzień pachniał lawendą i był dla wszystkich lawendowy. Po lawendowym dniu, którego celem było rozpowszechnienie wiedzy na temat choroby, jaką jest epilepsja, już w najbliższą sobotę pojawi się kolor niebieski, związany z obchodami Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Tego dnia Stowarzyszenie Po Prostu organizuje na Sosirze bieg Po Prostu dla autyzmu.